na przykład wyobraźcie sobie coś takiego, nie? Zważywszy na to, w jaki sposób ja prowadzę swoją działalność, to dzisiaj, teraz, z wami spędzam więcej czasu niż z moim synem. Zaraz wam to wytłumaczę, dlaczego to nie jest aż takie złe, nie? Za mało obrażeń zadaje ta moja rusznica. Okej. Muszę zmienić tą spluwę, ale to na razie nie będę mógł tego zrobić. A głównie wynika to z tego, że mam tak, 8 godzin streama. Hej Zimo, dziękuję za suba. Mam 8 godzin streama, natomiast 5 godzin spędzam z córką, 3 godziny... To jest tak, 8 godzin streama, 8 godzin snu, 5 godzin z córką i 3 godziny zostaje mi na pozostałe rzeczy. I te 3 godziny mam wtedy, kiedy mojego syna nie ma w domu. Więc no, ostatnio mamy bardzo kontakt zmniejszony, ale to jest czasowe. Jak nie będę musiał z córką spędzać 5 godzin, bo będzie lepiej spała, będzie trochę starsza, no to nie będę musiał wstawać o 13 po 5-godzinnym siedzeniu w nocy. O proszę, oskurwane dziki. Tylko będę wstawał wtedy, kiedy mój syn, będziemy się widzieli przed szkołą i tak dalej. Więc trochę inaczej to się wszystko będzie układało. Tak po prostu życie w tej chwili działa i mój syn to akceptuje, ja to akceptuję. Złupiono ciężarówkę, serio? Wygląda na to, że w pobliżu się jakaś ciężarówka wysypała i mi to zaliczyło. To są jakieś znarkotyzowane te wilki. Czy syn aż tak nie spał? Syn spał jeszcze gorzej. O Boże, z synem to miałem... Jak idę do córki, to teraz już przeważnie śpi cały czas, ale jeszcze to dopiero się teraz zaczęło niedawno, więc... więc jeszcze na razie przy niej patroluję, nie? No bo... Wiecie... O, ładnie mogę sprzedać. Wiecie czemu siedzę przy córce tyle czasu? Dlatego boimy się, że się zadławi, że przestanie oddychać czy coś, nie? No, normalne lęki rodziców. Przy drugim dziecku już nie powinno być takich lęków, ale są. No więc... Po to tam siedzimy i dlatego tam siedzimy. Za jakiś czas przypuszczam, że już nie będzie trzeba. Natomiast mój syn to była masakra. On non-stop... Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy on spał. Ja miałem wrażenie, że on w ogóle nie spał. Cały czas się dar, cały czas coś chciał. Nie byłem w stanie w ogóle tego pojąć. Będziecie mieli swoje dzieci, zwłaszcza pierwsze, to zrozumiecie, o czym mówię. Kurde, mol. Dobra, odkryłem jakiś posterunek myśliwski tam. Jess Black, Ellie Palmer. Grzesznik. Czy pokazać, jakie są bronie w Far Cry? Możemy, znaczy pokazywałem to wiele razy, ale mogę dla ciebie zrobić to specjalnie. Czemu nie? Czym się zadławi? Poważnie? No są różne są, że na przykład mlekiem się zadławi, nie? Albo coś, no. To jest też tak, że... Że dziecko nie pije mleka na przykład przez 10 minut i potem idzie spać, tylko akurat nasza córka lubi spać albo przy piersi, albo przy butelce, nie? Sobie śpi i coś popija, nie? Więc trzeba jej pilnować, żeby się nie zadławiła podczas tego procesu. Czasami się zdarzy, że dziecko przestanie oddychać, to są rzadkie przypadki, nie? Ale rodzice zawsze sobie zadają pytania, jeśli nas spotka ten przypadek, nie? Jest bzdura absolutna, ale... proszę bardzo, to są bronie. Chyba sobie kupię tą snajperkę, tylko trzeba 7200 zgromadzić.
Więc to może trochę potrwać. To są jakieś takie specjalne bronie dodatkowe. Nie wiem, czy z czego one wynikają. Można je kupić za walutę normalną. To są bronie do walki wręcz. Jakieś klucze, kije baseballowe i tak dalej, i tak dalej. Można je sobie zmodyfikować na przykład, gdyby ktoś miał ochotę, ale to kosztuje. Są pistolety. Ja w tej chwili używam takiego, bo można je zmodyfikować. Z tłumikiem i... On zadaje 5 obrażeń, czyli nawet. Prędzej czy później będę szukał jakiegoś pistoletu, albo pójdę w pistolety maszynowe. Bo one mogą zastąpić pistolet maszynowy, którego normalnie używam. A tu mamy jakieś jeszcze ciekawe atrakcje. To chyba jest z Ghost Recon Wildlands, nie? Tak wygląda. Albo Skorpiona. Szukam broni, szukam Magnum, ale innego. Desert Eagle'a szukam, na który mógłbym założyć tłumik. Natomiast tutaj z takich ciężkich są tylko rewolwery, z tego co tu widzę. Jakaś wyrzutnia. To też jest Magnum, ale rewolwer. Żeby jak najwięcej obrażeń zadawać, żeby to była taka snajperka na blisko, nie? O, to są bronie, które mam dostępne. Mógłbym sobie kupić ten taki Magnum. Mogę nawet lunetę założyć taką na niego. Świetna jest ta luneta, nie? Wiecie skąd taka broń? Gdzie taką broń pierwszy raz zobaczyłem? W ucieczce z Nowego Jorku z Kurtem Russellem. Jedna z kobiet, którą spotkał bohater tego filmu, miała taki rewolwer. I to gdzieś w mojej świadomości przez wiele lat pozostawało jako ideał broni. Strasznie mi się podobała ta splówka, bo to był rewolwer z takim celownikiem. Oczywiście to sensu nie ma żadnego. Absolutnie żadnego nie ma sensu, ale pięknie to wyglądało. Nie chcę kupić celownika. Ale tu nie można założyć tłumika na przykład na to, nie? Czy na to można? Nie mogę zobaczyć tego nawet teraz. No więc używam rewolwera takiego, nie? Czy tu można... Nie, muszę najpierw kupić, żeby to zmodyfikować i to jest przykre. No wygląda na to, że zostanę z tym, tylko to brzydkie to jak cholera. Można trochę lepszy celownik tu założyć, optykę 1000. Wyglądać będzie lepiej? Dla mnie wygląd ma znaczenie. Nie mój, ale wygląd broni, którą się posługuję. Kupiłem taki tłumik, ale widzę, że ten byłby ładniejszy, nie? Tylko, że to kosztuje 1700, a teraz nie mam kasy na to. Dobra, teraz tak. Strzelby. Są takie, jakie są. I a propos, muszę sobie właśnie strzelbę kupić, bo żeby ilość zabójstw strzelbami... Więc M133. Co tu można założyć? Wow, panie! Ej, dziękuję za resuba. Ja bardzo lubię tłumiki, nie? Żeby wszystko było jasne. Patrzę, że ten tłumik nie zmniejsza ilości obrażeń zadawanych. Więc kupimy sobie ten tłumik. Ja zawsze wszystko staram się robić po cichu. No i tym samym skończyła się kasa. To co powinienem robić teraz, to przejść się po prostu po świecie gry i polować na zwierzęta. Ale tak się rozgaduję z wami, że... Jest fan z tej gry w koopie, ogromny fan. Doskonale się bawi tutaj. Tak czy inaczej, Antyrace. Witam bardzo serdecznie wśród subskrybentów. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, że to nie jest chwilowe, że to nie jest impuls. Pokazałem wam strzelby. Pistolety maszynowe są tutaj. Ja w tej chwili mam MP5, ale ona jest... No, pistolety maszynowe strasznie dużo zużywają ammo, a nie można go zbyt wiele przenosić, więc jest to problematyczne. No, to jest też... Widzę, że to są MP... Bo też jest MP5, ale trochę inna wersja, przedłużona. Bo to się za MP5K. To K stoi od Kurz. Bo to jest w ogóle Heckler & Koch, czyli niemiecka firma. K i K to jest skrót od Kurz, czyli wersja krótka.
Dobrze mówię, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ja tam nie jestem wielkim. To jest zwykła MP5. Ona jest wydłużoną, ma lufę i nie wiem, co jeszcze ma większe. Właściwie nie różni się niczym od MP5, widzę tutaj. Mamy jeszcze MP40, czyli niemiecki karabin maszynowy z II wojny światowej chyba. Okej. I mamy MP5 SD w wersji, która jest jeszcze przedłużona z tłumikiem. Od razu. No, też się chyba niczym nie różni za bardzo od tych MP5 oryginalnych. Więc pistoletów maszynowych nie ma zbyt dużo. Mamy karabiny. To jest ARK. To jest to standardowe, co używają kuldyści. To jest bardziej karabinek, moim zdaniem, niż karabin, no ale dobrze. Mamy półautomatyczny... Nie, to jest samopowtarzalny, tak? Jak to się nazywa? Karabin powtarzalny. Taki typowo westernowy karabin. 0,45 cala, nie wiem, czy to ma inne ammo. To jest moja ulubiona splówka, ja bardzo lubię M10 Grand z II wojny światowej. I to są takie karabiny, które bardzo przypominają. To myślę, że to są karabiny, które są spadkobiercami M10. A, to Winchester. To jest jakiś karabin, ale to wygląda bardziej na strzelbę, chociaż to jest duży kaliber, może na słonie jakiś. MS-16, jeszcze lepsza wersja tej. M10 Grand, źle powiedziałem? AK-47. Wiadomix. AKM. To też jest rosyjski karabin, nie? No i plus takie różne inne rzeczy dodatkowe, jeżeli ktoś lubi ze skinami od razu. No, ze snajperek mamy tak. Zwyczajny 308, nie pamiętam jak się nazywa. Kaliber 308, tak? Dobra. Mamy... to chyba jest najbardziej znany. Beretę, nie? To jest Beretta? M1 Grand. O, przepraszam. No, M1, nie M10, dobra. Beretta? To też jest Beretta? Wyglądają podobnie, te karabiny. Ale, no i tak to się kręci. Myślę, że tych broni może być więcej. Ja chcę sobie to kupić, to jest bardzo przyjemne. Ilość obrażeń jest istotna, nie? Jeszcze obrażenia nie są tak, nie różnią się tak bardzo. To jest 8 obrażeń, a pistolet maszynowy ma obrażeń 4, czyli dwa razy więcej zadaje. No i tutaj cudowności przeróżne. Jestem 60, którego Rojo używa z ogromną radością. On też ma sporo obrażenia, nie? 7. Łuk bloczkowy. Sporo obrażenia, 7, nie? To też mam. Ten jest jeszcze lepszy, ten refleksyjny. Ciekawe skąd to mam, że to jest dostępne dla mnie, ten łuk tutaj. No i są jeszcze miotacze i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę na razie łuku wziąć, no. No mam tą taką półsnajperkę. To jest karabin półautomatyczny. Znaczy nie, to jest karabin automatyczny, tylko ja go używam w trybie półautomatycznym. W sensie takim, że pojedyncze strzały. Łuk może mieć 12 strzał, no tu jest 282. No, różnica jest kolosalna. A jeżeli chodzi o obrażenia, no to tu jest mało, 4, nie? I zaraz to jest ten. Tu. 5 obrażeń, nie? Well, you know the old saying. Teach someone to fish. No to mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją potrzebę. Jeśli chodzi o pokazanie broni. Sam się przyjrzałem im dokładniej. Tym pukawkom. Dobra, lecimy. Rok się zna na broni jak seto na brodzie. Kurczę. No następny mnie musi obrażać, no o co ci chodzi? To, że pomyliłem M1 i M10 to nie jest wielki błąd. Ważne jest, że wiem co to za broń, jak strzela, jak się tym posługuje, przynajmniej w grach. Skąd się wzięła? To jest, to powiedziałbym, że to jest nie najgorsza wiedza nawet.
Pamiętajcie, że reklamy, bo znowu z tymi reklamami. Reklamy nie odpalają się zawsze i nie wszystkim. To jest... Grant zamiast Garant to już gorzej. No to jest nazwa, no. Myślę, że ważniejsze jest wiedzieć, jak się broń nazywa, czy ważniejsze jest, żeby wiedzieć, czym się różni, nie wiem, karabin półautomatyczny od automatycznego. Tak. Wystarczy wiedzieć, z której strony pociski wylatują, tak szczerze mówiąc. Spróbujemy wejść. A tu jest alarm. Kurde, tak się przegadałem, że dzień przyszedł, nie? Tam też będzie. To zrobimy sobie to na spokojnie. Poczekaj tutaj, jak będę cię potrzebował, boomer, to cię zawołam. Co sądzę o powszechniejszym dostępie do broni? Ja nie jestem... Znaczy... Ja myślę, że ja lubię broń. To znaczy, jak być może jako gracz, nie wiem, może jako facet. Chciałbym chodzić na strzelnicę sobie i postrzelać. Natomiast nie chciałbym trzymać broni w domu. Bo to za duże jest niebezpieczeństwo dla posiadacza tej broni. Jakieś dziecko znajdzie, wiem, że wszystko można zabezpieczyć, ale... Fadze sobie śpiewał normalnie melodyjkę, która tu leci. Czemu nie mogę użyć tutaj tej? Żeby broń miała w ogóle, żeby broń była bezpieczna w domu, to trzeba ją trzymać w takich warunkach. O kuźma! Prawie mnie zobaczył. Dobra, zajmijmy się alarmem, bo mam tutaj plan. Muszę tego gościa dorwać. Spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. Nie narobiliśmy alarmu, jeszcze nas nie zobaczyli. Tam jest moździerz, z którego chcę skorzystać. Nie mogę się dać zauważyć, nie? Po prostu wybuchł mu zbiornik, okej? Okay? Przyjmijmy takie założenie. Czy będę grał w Nordgard? Będę grał. Pytam, pytasz 4 razy, przepraszam, nie zauważyłem. Prawie kawę upuściłem, jak ten koleś zaczął mnie zauważać. Dla mnie jest ważne robienie tych misji tak, żeby mnie nie zauważyli. Zanim zabiłem tego gościa, zobaczyłem tutaj moździerz. W ogóle popełniłem błąd, trzeba go było zabić po cichu. Podejść bliżej i... O, nieźle się drzewo pali tak swoją drogą. Niesamowicie ta muzyka tutaj z tej gry działa, bo... Są takie ładne, religijne kawałeczki.
I do tego pojawia się taka ostra, ciężka muza gdzieś tam momentami. Ja nie mogę skorzystać z młodzieżą, mogę. Dobra, to było. To był słaby pomysł. Bardzo, bardzo słaby pomysł. Myślałem, że ich załatwi ten moździerz. Może i dobrze. Kurde, trzymajmy się życia. Cholera, źle to zrobiłem, no ale już przynajmniej wiem, że używanie moździerza słabo się skończy. Spodziewałem się, że strzelę, ten moździerz ich rozwali, nie? I wtedy pozostanę niezauważony. Więc całe przygotowanie do tej misji szlak trafił. No ale się dowiedziałem czegoś. To też jest cenne. Tak, gram na padzie, żeby ci się lepiej oglądało. A nie wiem w ogóle... Nie wiem jak, skąd ten pomysł, że ja gram na padzie. Widzisz, Boomer, nałaziliśmy się, nastrzelaliśmy się, jaki efekt z tego był? Żaden. Żaden. Teraz mam w zasadzie takie poczucie, że powinienem zrobić szybciej tą teren tutaj, ale... Kiedy Zelda? Pośród różnych gier, w jakie grałem, Zelda najmniej mnie kręci. Zostałem oszukany przez recenzentów. Ryzykowny ruch teraz. Na tym poziomie trudności, który przecież nie jest najwyższy. No ciężko, jak zaczynają strzelać, to kurde na dwa strzały padacie. Dwa, trzy strzały i po was jest. Zabiłbym tego gościa, skocząc z góry, ale to jest strasznie niepewne. Muszę sobie przećwiczyć to skakanie z góry. No dobra. O! Otwieraj sejfy za pomocą zdalnych ładunków wybuchowych. Zdobądź talent wytrych albo palnik naprawczy, żeby otwierać sejfy bez żadnych ładunków wybuchowych. Dobra, sejfem się zajmiemy później. Amunicji mam maksimum. Co my tu mamy? Okej,
Na huk. Potrzebny klucz jest, gdzieś tutaj jest klucz. Ja mógłbym tutaj wpaść, obrobić tą chatkę. Oh shit. Ten koleś skąd się tu wziął? Skąd się wziął i dokąd poszedł? On gdzieś poszedł na dół. Chyba był ten taki spostrzegawczy. Straszny chaos jest, trochę się boję cokolwiek zrobić. Jest zamknięte. Tylko ty. Szukamy klucza. Tam stoi przy moździerzu koleś. Tu są dwa sejfy. Zamknięty jest niestety. Notka kultu. Hej Bill, rzeczy, o których ogarnięcie mnie prosiłeś, są zamknięte w pokoju z radiem. Uznałem, że to tylko tam będzie odpowiednio bezpieczne. Zgłoś się do mnie, jeśli będziesz chciał klucz. Peter. Okej, niejaki Peter ma klucz. Czemu oni tak biegają? Powiedzcie mi, jak mam się dobrać do tego gościa z miotaczem. Trzeba to zrobić w pierwszej kolejności. I trzeba to zrobić po cichu. Nie wiem, czy to się da zrobić po cichu. Dobra. Spróbujmy ich eliminować po prostu. Tego tak szybko nie wyeliminujemy. Kurde, mol. Odpalili tego moździerza. Shit. Dobra, VIP-a żeśmy załatwili. Noż skurczysyn, skąd on wie, gdzie ja jestem? Zejdziemy ich od tej strony. Gdzieś tu jest jakaś drabina. Tam jest koleś od moździerza. Odpuścił sobie. Teraz wziął sobie, odpuścił, nieźle. No. Powinien był ich zdjąć.
Jest. To więcej to, dużo więcej czasu to zajęło niż chciałbym, cholera. Ale mamy to. Chciałem to zrobić po cichu, ale chyba się nie... Znaczy, wszystko się dało. Może brakowało mi umiejętności, może mocniejszej broni. Jak miał snajperkę, która byłaby w stanie zastrzelić tego gościa, znaczy headshotować tego gościa z pancerzem. Można zatrudnić. Jestem też za bardzo z shotguna zadowolony, no ale... Niech będzie, chwilowo. Muszę zrobić ten achievement. Zabijanie przy użyciu shotguna. Jeszcze 7. Nie będę cię zabijał, w klatce siedzisz. Teraz tak, te sejfy. Czy da się górny otworzyć? Czy potrzebuje jakiejś umiejętności specjalnej? No dobrze, spróbujmy sobie to zrobić. Przy użyciu. To jest ładunek zbliżeniowy. Kurde, to jest ładunek zbliżeniowy. Rozumiem, czemu mi te... No, amunicję zapalającą do shotguna. Niech będzie. To jest zbliżeniowy. I dlatego wybuchał. I tu mogę robić, bo widzę, że mam obudowę nitro i spłonkę mam. Dobra. Boomer, chodź. Chodź, piesku, bo będziemy wysadzać to. O! Żyjesz? Oh, shit. Prawie 1000 gotówki było. Kurde, no piętro niżej, gościu. Nic ci nie jest? Patrz, umarł. Nie strzelaj do mnie, proszę cię. To nie ja. Okej? Nie, to nie ja! God damn it! Już to dzisiaj miałem. Potem im przejdzie. Chodź, Boomer, chodź. Wkurzeni są, bo koleś umarł, nie? A chyba lepiej rozwalać te, to już będę wiedział, te sejfy, no ale wydobyłem gotówkę, nie? Te sejfy lepiej otwierać, jak już przed odbiciem obozu, nie? Ej, to nie zasługuje na top warzywo. Czy to, co ja zabijam tym... Czy to się liczy jako karabin szturmowy? 22, będę musiał na to zwrócić uwagę. Dobra, poeksplorujmy sobie dalej. Jesus. No to o czym żeśmy gadali? Czy granatem nie da rady? No można by granatem, ale tutaj boję się, że trzeba umieścić ten ładunek na sejfie bezpośrednio. Podejdziemy do strefy piknikowej. Wydaje mi się, że trzeba umieścić bezpośrednio na sejfie ładunek wybuchowy, żeby to zadziałało. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Bo tu można tym palnikiem... Mam 9 dostępnych punktów, patrzcie, kiedy to się wydarzyło. I teraz tak. Po cichu otwieraj wytrychem niewymagające karty magnetycznej, sejfy i drzwi. To 6 wymaga, nie? Ale jest jeszcze palnik gdzieś tutaj. Ten palnik to stosuje się i do samochodów, i do... O, to też. Powodujesz mniejszy hałas podczas chodzenia, biegania i lądowania. Duch. To też jest coś, co ja bym chciał. Ale niech znajdę ten palnik.
Coś go nie mogę wypatrzeć. O, palnik naprawczy. Używaj tego narzędzia do cichego otwierania sejfów oraz do naprawiania pojazdów. No zdecydowanie się to lepsze wydaje niż ślusarz, nie? Niech ma. Wiesz, bardziej bym chciał właśnie mieć to, duch, nie? Ale... Alich. To wszystko przyjdzie pora. Złap rybę, tu będą karasie. No dobrze. Jesteś pewny? Zrobię to dla ciebie specjalnie. Boomer, gdzie ty płyniesz? Złapałem nerkę. O kurde, patrzcie, jaka krwiożercza nerka. To nie jest karaś chyba, nie? Czy to się liczy jako coś specjalnego? Uś! Oh my god! Oh! Oh shit! Boomer, uważaj, bo podpaliłem, kurde, świnie. Teraz jej poszukamy. Dobra, tu coś mogę sprzedać, nie? Właśnie nerkę wspomnianą. Koleś patrzy na ogień i mówi, co za cudowny kraj. Gdzie jest ta świnia, która zaczęła to wszystko? Uszkodzona skóra i spalone mięso. Wszystko gra, Boomer? Chodź, chodź, piesku, chodź. No, najlepsza broń na polowanie to jest łuk, zdecydowanie, bo on powoduje, że... łuk sprawia, że... Kto mnie jeszcze zobaczył? Kurde, jak te wilki wyglądają. Tam coś daleko mnie wypatruje, ale... Oh shit! Prawie dostałem strzał. Dobra, i zobaczmy sobie tutaj... O, znowu 7 punktów? Zobaczmy sobie tutaj, czy ten karabin... To nie jest karabin szturmowy, nie? To jest zwykły karabin, na to wygląda. Znaczy, to jest... To powinno być jako... To jako nic nie jest, ten karabin. W ogóle się nie liczy do niczego, ten karabin. Więc muszę zmienić tą broń, bo to jest karabin półautomatyczny, ale nie jest to snajperka, bo korzysta z amunicji z karabinów szturmowych. Co ciekawe, zabójstwa strzelbą jedno. Czyli wilki się nie liczą, nie? Okej. Okay. Do ducha brakuje mi chyba jednego punktu. Zaraz zobaczymy. Dziękuję oczywiście za wasze rady tej materii. A, mam. Okej. Okay. Dobrze. Dokąd chcemy się udać, powiedzcie mi. Czyli muszę to już... Aha, czyli tu jest znacznik. Muszę się pozbyć tego karabinu. To jest taka snajperka, niestety, bardzo umowna. Ani to karabin szturmowy.
już nie bądźmy tacy ironiczni. W Far Cry'u nie potrzeba nowości. W Far Cry'u potrzeba, by to, co wiedzą, wykorzystać lepiej. I to dokładnie tak wygląda ten Far Cry, nie? To jest... Usunięto z tej gry wszystko, co było upierdliwe w poprzednich. Przynajmniej na razie takie mam wrażenie. Dorzucono kilka fajnych questów pobocznych. W sensie, questy poboczne są znacznie ciekawsze niż były. Twórcy z Ubisoftu, deweloperzy, którzy współpracują z Ubisoftem, uczą się coraz lepszych rzeczy. Assassin's Creed Origins też poszedł w tą dobrą stronę. I Far Cry 5 jest bardzo, bardzo fajnie pomyślany. Czy długo jeszcze Far Cry? Musisz wiedzieć, że nie każdemu się podoba. No dziękuję bardzo, że mi powiedziałeś, że nie każdemu się podoba moja praca, którą wykonuję. No ale tak to jest, nie? Nie każdemu się też podobają blondynki długonogie, nie? Niektórzy też wolą facetów. No takie życie, no. Nie musisz mi tego uświadamiać, ja wiem. Wiem o tym. Trzeba by, kurde, załatwić tego typa. Ciągle tutaj przejeżdżają te samochody. Lista ruchów kultu. 6.17 w kierunku zachodnim przeszła watacha z sędziów. Może ze 4. Okej. Okay. O. WAR was sub-zero for sure. Shit. Nobody knew advanced stats like me back then. Nobody saw the future of the game like me. Name's George. I watch the roads for Eli. Let him know what the Peggies are up to. Seen a lot of trucks full of prisoners lately. Reckon they're all heading to the old lumber mill. Wasn't always like that. Used to be this whole place was filled with kids laughing, playing ball. I'd teach them too. Used to play in the minors. Shortstop for the Hope County Cougars. Now that was a long time ago, before this goddamn war. Been looking through my old cards. Them cult fucks killed our whole damn team. Could have sworn I had the full set from when I played, but some of them are missing. Say, would you mind keeping your eyes peeled for any of them suckers? Come back when you got them. Be great to remind folks of the good old days. Wielki szlem. Misja poboczna. Możemy sobie to obserwować. Chciałem wam powiedzieć, że... To jest mapa tej... mapa... Ktoś mi... że cały obszar Far Cry 5 to jest 8 na 5 kilometrów. To daje nam całkiem zacny rozmiar, nie? Świata. Natomiast to jest ciągle mały ten świat. Zobaczcie, tutaj ulica i cały czas jeżdżą te samochody, a ten jest z ruchu oporu, powiedzmy, nie? Więc to... Ja chciałbym obszary, które są dużo, dużo większe. I prędzej czy później je dostaniemy, na pewno. Że będą gry 100 na 100 kilometrów kwadratowych. I że będzie się jechało przez na przykład 10 minut i nic się nie będzie działo, tylko będzie świat, będą jakieś zwierzęta czy coś. Ja lubię takie momenty przestoju, zastanowienia się. Nie lubię takich momentów... Znaczy, toleruję to, nie? Ale nie lubię tego, że w każdej chwili jest chaos, że w każdej chwili ktoś może na was naskoczyć, bo akurat będzie jakiś patrol, nie? Tu samochodem na razie nie ma za bardzo co jeździć, bo w każdej chwili natrafiacie na przeciwników. Wiedźmin był już bardzo duży. Był, ale jeszcze nie taki, jak bym chciał. O, tu coś mamy. Spokojnie, Boomer, spokojnie. Muszę go dorwać z shotguna. Bo zabójstwa... Chyba, że... No, chodź, piesełku, chodź. A dokąd to zmierzamy, piesełku, co? Myślę, że tamto już by było za głęboko.
Zbadajmy sobie ten rejon. Tak, pójdziemy sobie południowym, w kierunku południowym brzegiem jeziora. Zobaczymy, jakie są ciekawostki tutaj. Assassin's jest ogromny. Masz rację. Assassin mi się znudził w pewnym momencie. Nie, wiecie co mnie w Assassinie... Problem z grami Ubisoftu bardzo często jest taki, że one na wczesnych etapach są bardzo dobrze zrobione technicznie. Nie ma żadnych błędów ani nic. Natomiast... Nie wiem, zobaczyłem... tego. Oh shit, jak mnie trafią jeszcze raz. Co tu się wydarzyło? Kurde, no to jest tak właśnie, jak się zbliżycie do ulicy. Problem polega na tym, że potem z biegiem czasu pojawia się coraz więcej skryptów i one są coraz gorzej zrobione, coraz gorzej są zoptymalizowane takie miejscówki. No dobra, uciekłem. Czasami trzeba uciec na czas, by móc jeszcze raz, tak mówią, nie? To jest kierunek, który nas interesuje, w takiej łagodnej, spokojnej eksploracji. Czyli 2 kilometry. Może się do nich dorwiemy. Czy można fajnie ulepszyć postać? Tak, sprzedając staw przeróżny. Zdecydowanie potrzebuję więcej życia. Oh shit. Oh fuck. Trzymaj się życia. Shit, chaos. Za dużo jest tutaj. Czy nie jest hipokryzją mówienie, że YouTube pochłaniał za dużo czasu, a sam streamujesz 8 godzin dziennie? O Jezus. Znowu kolejny z tych, no. Mnie zawsze musi jakiś triggerować. YouTube zajmował mi 14 godzin. Stream mi zajmuje 8 godzin. Widzisz różnicę? Nie wiem, czy jesteś już w podstawówce. Ale tam na matematyce są takie działania jak odejmowanie, na przykład dodawanie. To jest bardzo wczesny etap. Zważywszy na pytanie, nie wiem, czy jesteś na tym etapie już, nie? Ale kiedy mówiłem o tym, że robię sobie przerwę od YouTube'a, to wyraźnie powiedziałem, że YouTube zajmował mi 12-14 godzin dziennie. Cały czas. I nawet jak byłem gdzieś z żoną, to czytałem komentarze, sprawdzałem YouTube'a cały czas, nie? Natomiast teraz jestem 8 godzin i to zamyka moją działalność, nie? To jest o 6 godzin więcej mam czasu, który spędzam z córką. Gdybym nie byłbym taki złośliwy, gdybym nie musiał tego kuźwa tłumaczyć już 50 razy, a wyraźnie w filmie, w którym się żegnałem z YouTube'em, powiedziałem co i jak. Czy to jest takie... Ten film nie był długi, on miał... Jeżeli ci zależy na odpowiedzi, nie? Jeżeli naprawdę cię interesuje to, co się dzieje, to przecież kuźwa wysil trochę mózgownicę i posłuchaj tego, co ja tam mówię, no. No zlitujcie się na miłość boską. Ja rozumiem, że w wieku 12 lat to nie jest tak prosto 5 minut się skoncentrować, nie? Ale jeżeli interesuje cię odpowiedź na jakieś pytanie, no to poświęć uwagę tej odpowiedzi. A jeśli cię nie interesuje odpowiedź na pytanie, to przestań zadawać głupich pytań. Ile ja razy już to przeżywałem? Znaczy, ile razy miałem to pytanie, no? Dlatego mój stream jest dozwolony od 18 roku życia.
Chodzę z założenia, że 18-latek już ma trochę rozumu i ten. I zawsze wyganiam małolatów. Jeżeli nie masz 18 lat, to jesteś za młody, żeby oglądać mojego streama, okej? No chyba, że jesteś wyjątkowo ogarnięty, jak na swój wiek. Ja wiem, 18 lat to mało. Pamiętam siebie jako 18-latka i też wiem, że nie miałem za dużo rozumu w głowie, ale 5-minutową informację byłem w stanie wysłuchać i przetrawić. Nie? Ja nie mam nic przeciwko młodym ludziom. Mam przeciwko ludziom, którzy kurde nie ogarniają totalnie niczego. Co mi psa straszysz? Zdecydowanie ten boomer ułatwia polowanie na drapieżniki. Przepraszam, że się tak unoszę. Nie powinienem, kurde, nie powinienem. Wiem, że nie powinienem. Wiem, że są młodzi ludzie i że trzeba to tolerować, ale no nie mogę, no jestem stary i upierdliwy już, no. Już tyle się nasiedziałem na tych tubach i napatrzyłem tego wszystkiego. Jak ja miałem 12 lat, to siedziałem cicho i nie zawracałem nikomu głowy moim nieogarem. Masz 12 lat, to siedzisz cicho, słuchasz starszych, ewentualnie nie słuchasz, jak szukasz jakichś innych rozrywek, nie? No ale z ciebie, koleżka. Jak tam strzelba? Czemu 6? Kurde, mam wrażenie, że ich zabiłem tu mnóstwo. Tą strzelbą. Jakiś błąd chyba w tym jest. Co lepiej kupić, A Way Out czy GTA? A Way Out jest super, ale GTA to ci starczy na dłużej, nie? Tylko, że A Way Out jest tańsze znacznie. A Way Out to jest super gierka, ale w określonych warunkach. To znaczy, musisz mieć kumpla. Zastrzeliłem typa chyba. What the heck? Widzieliście? Musiał paść gdzieś tutaj. Nieźle. A Way Out jest tańszy, ponieważ za 120 zł kupujesz grę dla siebie i dla swojego kumpla. Bo to jest dwuosobowa jednak zabawa, nie? Więc z tego względu, ale A Way Out starczy na 6 godzin i to właściwie jest koniec. GTA starczy na znacznie dłużej. Dobra, sprawdźmy teraz jeszcze raz to, bo... A, 7 zabójstw. Dobra, czyli liczy te zabójstwa jakoś. Bo chciałbym się rozstać z tą strzelbą już, szczerze mówiąc. Ona jest fajna na blisko, ale wolę pistolet maszynowy. Zdążył mnie, kurde, trafić cwaniak jeden. Uła. Niedobrze, kolego, niedobrze to wygląda. Czy poszedłbym na studia po zakończeniu szkoły średniej, czy poszedłbym do pracy? Kurde, wiesz co, to jest... ja bym poszedł do pracy na rok, za granicę gdzieś. Znaczy nie w Polsce, nie? Ja to mówiłem wiele razy. Gdybym miał tyle rozumu, co mam dzisiaj,
w wieku, no po zakończeniu szkoły średniej, to pojechałbym gdzieś do pracy za granicę. Nawet w McDonaldzie gdzieś. Nie ma znaczenia, nie? Chociaż za granicą praca w McDonaldzie to nie jest taka fajna jak w Polsce, ale... I potem bym poszedł na studia, po tym roku. Ale to są złe rady. Jakby na przykład wasi rodzice usłyszeli, że ja taką radę komuś daję, to ja miałbym przechlapane. Więc nie powtarzajcie tego nikomu, nie? Mnóstwo ludzi, których znam i którzy osiągnęli coś w życiu, pojechali za granicę po szkole średniej. Niektórzy po studiach też, nie? Ostatnio się spotkałem z panem Raczkiem. Pan Raczek, to jest, miałem wielką przyjemność posłuchania tego, jak opowiada gdzieś tam bezpośrednio. I on też opowiadał o tym, że pracował w Wielkiej Brytanii gdzieś na zmywaku, nie? Przypuszczam, że on to robił po studiach. Czy on w piekarni? Chyba w piekarni jakiejś takiej, w ciastkarni czy w czymś takim. Już nie pamiętam szczegółów, pamiętam całą opowieść, nie? I to też o tym opowiadał tak właśnie z perspektywy doświadczeń, których nabył. I to jest... What the hell? Przestańcie w siebie rzucać granatami, pogięło was? Nie wierzę. Coś tu umarło, ale kurde, nawet kawałka nie zostawili z tych zwłok. Czy generalnie kierunek mam dobry? To mi zniknęło znowu. Nie, trochę mam zły. Co mnie interesuje? No generalnie południe. Generalnie. Nadużywam tego wyrazu. Bardzo się cieszę, że się cieszysz, że nagrywamy z Royem Far Cry'a. Cześć. Chyba ich załatwiłem tam, nie? Jesteśmy przy drodze, więc nie jest bezpiecznie, ale chodź, boomer. Sprawdzimy to auto. Ja się cieszę, bo znowu nagrywamy z Royem i się świetnie bawimy przy tym obaj. Nie ma tu wielu skarbów, wolałbym gotówkę, no ale... Chodź, piesek, idziemy na południe. Nie, piesek się trzyma akurat. W żadnej grze chyba towarzysze nie byli tak dobrze zrobieni jak w Far Cry'u. Nie mam z nimi żadnych problemów. Ludzie próbują uciec z tej Montany, ale nic z tego. Czy będzie więcej gier z Royem? No wiesz co, mi ciężko czas zorganizować. Teraz to tak wygląda, że ja oddałem się absolutnie robieniu streamów. Te 8 godzin dziennie, no to jest, zważywszy na to, że jeszcze mam czas z Turką, no to, nie mam wiele więcej czasu, nie? Natomiast nagrywając z Rojem dołożyłem sobie jeszcze te 2 godziny, więc mam 10 godzin dziennie pracy. 5 godzin z córką, 8 godzin na spanie i z tego pozostaje 1 godzina tylko dla mnie, na pozostałe obowiązki. Więc ostatnio nawet śniadań nie jem. Jak tam z tą strzelbą? Pokażcie mi. Ale żona mi przynosi zupkę, więc wszystko jest spoko. Okej, to jest tu, nie? Chyba już żeśmy zrobili shotguna, nie? Mam tylko 2 dostępne punkty? Szkoda, że to nie jest posortowane jakoś sensownie. Okej, uratowani cywile. Strzelbą 12, okej.
Muszę kompletnie zmienić swój ekwipunek teraz. Co rozumiem przez ogarnięty jak na swój wiek? Kurde... Ja chyba nie ma takiej... Znaczy, ja... Jeżeli użyłem takiego sformułowania, to może nie, to, nie jest to, co miałem na myśli. Dla mnie nie ma znaczenia, kto ile ma lat, o ile jest ogarnięty, nie? Czego ogarnięty nie zadaje durnych pytań, nie troluje w sposób, który jest idiotyczny i dziecinny, nie? Możecie mnie o wszystko zapytać, o wszystkim możemy pogadać tak długo, jak jakiś tam minimalny wysiłek spełnicie. Znaczy, wykonacie sami, nie? Czy coś? No nie wiem. Wiem, że śniadanie jest ważnym posiłkiem. Za miejsce. Interesujące. Podobno nie ma głupich pytań. Podobno. To nie jest ten łuk, który bym chciał. Biorę łuk ze względu na polowania. Potem go wymienimy. Na lepszy. Jak trafimy na jakiegoś sklepikarza. Serio wymaginowany uważasz, że akcja pana Tadeusza wymaga wysiłku intelektualnego? Znaczy rozmowy na temat akcji w panu Tadeuszu? Jakość streama słaba? No nie, no taki jest Far Cry. Far Cry jest bardzo wymagający graficznie. Jak się zatrzymam na chwilę, to zobaczysz, że grafika jest dużo, znaczy ustawienia streama są dobre. Tylko niestety jak się chodzi przez gałęzie, przez las, no to spada mocno. Boomer, musimy zejść ostrożnie. Wiesz co, ty idź tam. Okej. Okay. Posłałem tam Boomera, żeby sprawdził, czy coś... czy jeszcze nie ma jakichś... Bo on wykrywa, nie? Tam. No, chłopaki. Źle tu się widzę potoczyło. Tak, oglądałem modyfikowany węgiel. Nawet bym ci opowiedział długą historię na jego temat. Ale tak często już o tym opowiadałem, że ludzie byliby znudzeni po raz kolejny tą historią. Niezły obóz. Co my tutaj mamy? To jest karabinek. Przyjrzyjmy się tym broniom. W takim razie... Nurse. Plecak. Czy to podchodzi pod kategorię karabin? Bo mi to jest potrzebne, ale możemy wziąć LKM-a w sumie. LKM-y też wymagają tam